Panie Krzysztofie, to widzę, że rozpoczął pan kampanię. Buraczaną. A może czas już rozpocząć samorządową? Kampanię samorządową? Oczywiście, rozpoczynamy, ale co się z burakami będę licytował? Z tych buraków pasternych to przynajmniej jest mleko. A co z burakami z Prawa i Sprawiedliwości, z burakami z PSL-u? Co się z nimi licytować? Przecież zadołowali już polskie rolnictwo. Brak polityki rolnej. Jak ludzie są rozsądni, jak polscy rolnicy będą rozsądni, mają wybór. Kukiz 15, przygotowaliśmy obywatelski program rolny, narodowa polityka w służbie suwerenności żywnościowej. Idziemy z tym do wyborów. Natomiast trzeba pamiętać o jednym. I to jest najważniejsze samorządowe przesłanie. Jeśli zagłosujecie dzisiaj, polscy rolnicy, na Prawo i Sprawiedliwość, to jakbyście sobie sznurek założyli. Oni bardzo dobre hasło mówią. Jak w rządzie, tak i w samorządzie. W rządzie antyrolniczą politykę prowadzą. W rządzie was oszukują. W rządzie niszczą polską wieś. W samorządzie, a szczególnie w sejmikach, gdzie jest polityka regionalna potrzebna, dokładnie będą czynić to samo. Więc do samorządu wybór na Kukiz 15. Idziemy walczyć o prawdziwą wieś, o prawdziwe rolnictwo.